in my back, bro. Hola, cabrón. Robert Bąkiewicz. Policja weszła do mnie do domu i robią rewizję. Roman Giertych. No i człowiek bubr. No i nie zemdlał. Można? Można. No i jest już z nami Mirona Hałda, uśmiechnięta, wypoczęta. A z czego się tak śmiejesz? Co tu jest śmiesznego? Dzień dobry Państwu. Nie, śmieję się, bo do własnych myśli niestety widać to na zewnątrz. Centralar Kommunikations Anschluss, po niemiecku to już, drodzy widzowie, brzmi poważnie, no wybudują, no szczególnie z tego CPK się śmiałam, wybudują swój CPK, no to już nie jest, panie Tomaszu, gigantomania, no bo przecież to wcale nie jest kosztem Polaków. To jest nawet, prawda? Mikromania, przecież Niemcy, tak, są wielkie. Tak. Oni powinni mieć trzy huby co najmniej, a nie jeden, no co mają. Tak, to tylko na Polskę jest za duże. Tak, tak. I rzeczywiście Niemcom się należy. No oczywiście, że tak. No bo po co nam inwestycje, że lecą, że są likwidacje. No teraz trzeba zamydlić oczy Polakom i postraszyć oczywiście czym? PiS-em. No kompletny odlot Tuska, posłuchajmy. Ale tak czy inaczej, muszę Państwu powiedzieć też trochę jako historyk, interesujący się historią polityczną Europy, zakres rozliczeń i także odpowiedzialności, już powoli także odpowiedzialności karnej, ludzi władzy, którzy nadużyli władzy przeciwko ludziom, on jest największy od kilkudziesięciu lat, biorąc pod uwagę całą Europę. Tylko rozliczenia powojenne Niemiec, gdy mówię Norymberga i jej konsekwencje, i Jugosławia po wojnie jugosłowiańskiej, one są oczywiście nieporównywalne. Natomiast rozliczenia nieprawidłowości i nadużyć ze strony władzy w wyniku zmiany władzy po demokratycznych wyborach są w Polsce największe w porównaniu do jakichkolwiek zdarzeń w Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Czyli komunizm, tam wsadzali do więzień, strzelali w Polsce. To było wszystko dobrze, tam nie trzeba było to rozliczać. No ale to, że mu Nowaka wsadzili do więzienia, zresztą zbrodnia, dlatego, że go Ukraińcy go przecież złapali na tych łapówkach, nie Polacy. No ale no co z tego, że złapali? No brał, to brał. No albo to, że pana doktora marszałka Grodzkiego chciano wsadzić. No nie wsadzono, bo ma immunitet. Umorzono. Od trzech lat, tak. Tak. No to przecież to są takie zbrodnie, które wymagają, jak to powiedział, nowej Norymbergi, tak? No, jak można Nowaka wsadzić? No, co on sobie tam wziął? Te parę milionów w tych nogach do od stołu? Proszę Państwa, no to było okrucieństwo. No. A co, Tomasz Grodzki z pensji miał żyć? Tak, wiadomo, ale że wziął, ale za dobry lekarz, żeby żyć z pensji. No, może komuś tam nawet oddał. No, przecież to jest tak człowiek uczciwy. Uczciwość wali mu z oczu. Tak prosto twarz, powiedziałbym, wali. Bije po oczach, ale to nie koniec z odlotami. Mamy jeszcze lepszy przed Państwem minister Bodnar, któremu chyba sędziowie, panie Tomaszu, którzy awansowali po 2017 roku, chyba będą musieli składać hołd lenny wobec władzy wykonawczej. Czy wtedy sędzia, to już naprawdę tak już pół żartem, pół serio, wtedy nie oświadczy, że też jest zależny od ministra sprawiedliwości? Posłuchajmy. A mianowicie takie osoby, które dostały ten awans, ale podobno już dostały ten awans tylko i wyłącznie dlatego, że miały taką nieprzepartą wolę awansowania struktury sądownictwa. Zdawali sobie sprawę, że ten KRS może nie jest taki jak trzeba, ale jednak się zdecydowali na wejście w konkurs, o uczestniczenie w konkursie i awansowali wyżej. I w tym przypadku przewidujemy wprowadzenie takiej instytucji, nazwałbym to czynnego żalu. Czyli jeżeli złożą oświadczenie, powiedzą tak, faktycznie to był nasz błąd życiowy, to wtedy są oni, dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali. Zdajemy ich, że oni są rozgrzeszeni. Wie Państwo, że tych osób może być około 900. Te 500, które stworzyły ten porządek niedemokratyczne, będzie podlegało odpowiedzialności dyscyplinarnej. No to
Czyli przyjdą, panie redaktorze, i co, mają powiedzieć, moja wina, moja wina? No, nie tylko, ale obiecuję posłuszeństwo wobec władzy. Tak. Łubu dubu. Ja już nigdy więcej nie będę sądził tak, żeby się to panu Bodnarowi i Tuskowi nie podobało. Musi być zadowolona kanclerz Merkel, nie wiem, pani von der Leyen, momentami pan Scholz, jak go nie zdejmą za chwilę tam jakiś kryzys. Ja, tak. I wtedy ja polski sędzia, czy sędzia polskiego landu, będę godny, żeby sądzić jakieś tam no, podrzędne sprawy, bo skoro już ma złe pochodzenie, tak, bo Niemcy lubią pewnie tego typu podziały, to przynajmniej niektórzy z nich lubili kiedyś, no to już ma złe pochodzenie, jeśli chodzi o mianowanie, tak, no to może, będzie mógł sądzić może mandaty drogowe, może go dopuszczą do rozwodu, chociaż też. Tak. Ale już no tam może poważniejszych spraw nie będzie mógł. Może poprawi się humor wtedy panu premierowi, jak przyjdą i tak będą się kajać, bo nie jest w najlepszym humorze w tym tygodniu. Jak nie opisie, no to wypada teraz uderzyć w prezydenta. No tylko komentarze, no nie przemyślał pan Donald Tusk, że komentarze na portalu X no już nie będą takie aprobujące ten wpis. Zobaczmy. Wytrzymaliśmy 9 lat, wytrzymamy 333 dni. Wytrzymaliśmy 13 lat bez centralnego portu lotniczego uwalonego przez pana rząd w 2011, wytrzymamy jeszcze kolejne 8 bez CPK? W sensie, że kwota wolna 60 tysięcy dopiero za rok? Wulgaryzmy na kampusie w obecności ministrów, bezprawne naloty do biur i prywatnych domów asystentów posłów opozycji, zgoda dla ABW na cenzurowanie treści w internecie i walka z Marszem Niepodległości. Wy naprawdę jeszcze wierzycie, że wygracie jakiekolwiek następne wybory? Gorzej z nami, bo my musimy jeszcze 3,5 roku wytrzymać z panem, no chyba, że znów pan ucieknie do Brukseli. Znowu pan silniczkuje. Gdzie obiecane paliwo po 5,19? Gdzie kwota wolna 60 tysięcy? Czas wziąć się do roboty. No właśnie. Ja napisałem taki komentarz, żeby pocieszyć tych, co mówią 3,5 roku, 8 lat. Ryzykowny komentarz, ale w tym numerze się ukazał, że nie wierzę w te 4 lata pełne rządów. To się jednak rozsypie. Znaczy, oni tak źle rządzą, że zostaną zmieceni politycznie. Ta koalicja popęka, potrzeszczy. I być może sama zorganizuje wybory. No też są tarcia w koalicji. Tu była a propos pracy. No to wcześniej była złośliwość, teraz przed państwem mamy naszego kochanego hipokrytę, marszałka Sejmu, który teraz będzie kreować się na pracowitego jak pszczółkę. W zasadzie to jest dosłownie i w przenośni. Posłuchajmy. Mała niespodzianka. Ul. Ula, jak wiecie, to bliskie mi imię, ale my mamy tutaj ul w Sejmie, konkretnie 20 uli. A te ule to też takie memento dla wszystkich parlamentarzystów, żeby pracowali jak te pszczółki i miód legislacji wytwarzali dla nas wszystkich. Poza tym oczywiście wosk legislacji oraz co tam jeszcze pszczoły robią? Pierzgę? Sami zresztą pewnie jesteście mądrzejsi w tej sprawie. Panie Szymonie, czekam, kiedy lekarz sam zadzwoni i zapyta, jak się czuję i wypisze mi skierowanie. Najbardziej leniwy rząd zasłania się pracowitością pszczółek? Właśnie pan przebił bareję, panie starszy. Kino w Sejmie, dzieciaki redaktorzy, ule koło Sejmu. Nie no, celebrytowi odbija. Dobrze byłoby, aby rząd jeszcze dbał o pszczelarzy i rolników, a nie, że jedzie wszystko z zagranicy, a nasze upada. Niespodzianka to byłaby, gdybyście coś zrobili pożytecznego dla Polski. Atom, CPK, koleje, fabryka amunicji. Tak na początek. No podobno posłowie nie mają po co przyjeżdżać do Sejmu i Senatu, bo tam się po prostu nic nie dzieje, no, żeby rozporządzenia wydawać nie potrzeba do Sejmu i Senatu. Jedną uchwałę w sprawie telewizji wydali, zupełnie nielegalną, ale i nie mającą mocy prawnej. No, wystarczyło do przejęcia mediów publicznych, że lepiej rzeczywiście niech nic nie robią. No pszczelarstwo niech się zajmą. Takie spokojne, pożyteczne zajęcie. Przynajmniej coś pożytecznego, ale panie Tomaszu, to teraz pan mówi o uchwałach, ale przecież ostatnio to ale jest ja opowiem wytyczne. Pani dowcip, bo mi przyszedł tak. Do głowy taki na miejscu. Bo rzeczywiście przed wojną i przez setki lat od pszczelarzy w sądzie nie przyjmowano przysięgi, dlatego
Znaczy nie było potrzeby, bo zakładano, że pszczelarz to jest ktoś, kto zawsze musi powiedzieć prawdę. To był taki zawód, który wymagał radykalnej, maksymalnej uczciwości. No bo wiele rzeczy jest tak niedopowiedzianych, przecież pszczoły se lecą tam, gdzie chcą, można było je podkradać i tak dalej, więc to wymagało. Więc zarówno od pszczół, jak i posłów koalicji rządowej nie ma sensu odbierać przysięgi, choć znaczy od pszczelarzy i posłów koalicji rządowej nie ma sensu odbierać przysięgi, choć powód jest dokładnie odwrotny, bo jeden nigdy nie skłamie, a drugi nigdy nie powie prawdy. Ale w jednym i drugim przypadku przysięga sensu nie ma. No, możemy tylko liczyć na kolejne cyrki, tak jak to widzieliśmy tutaj w filmie. No ale kolejny cyrk z moją ulubienicą, pani Wcisło, tajna akta udostępnione ruskiemu szpiegowi, pokazali mu to, co pokazali. No ale Marta Wcisło państwu najlepiej wytłumaczy, bo nie ma problemu, w zasadzie wszyscy możemy się po tym filmie rozejść. W aktach sprawy, które zostały udostępnione temu panu, były tylko i wyłącznie informacje dotyczące jego samego, czyli danych z jego laptopa, czynności, które wykonywał. No, sprawdź sobie to, co na niego mają. Czyli było tak, ile ma wzrostu, ile waży, ile ma włosów na głowie, jak wiemy, to dosyć łatwo sprawdzić w jego przypadku, tak. Gorzej na brodzie. I nic więcej nie było. No, dajcie, żeby kogoś zamknąć, to muszą być dowody. Żeby były dowody, no to trzeba pokazać, jak się je pozyskało, a przynajmniej coś na temat okoliczności. A okoliczności to już jest właśnie czynność operacyjna, którą wykonuje dziesiątki agentów polskiego, pracowników polskiego wywiadu, innych służb, po których można zdradzić metody operacyjne, można zdradzić samych agentów polskich, działających czy to w Rosji, czy w Polsce, czy na Zachodzie, narazić czyjeś życie i bardzo poważnie zniszczyć interesy państwa polskiego. A swoją drogą, jeżeli tam były tylko akta dotyczące wzrostu, wagi poczucia humoru Rubcowa, to co on przez te dwa tygodnie w kancelarii tajnej czytał? Ile waży? No to ja to tam w ogóle nie chcę czytać, ile ja ważę. Może przeliczał w gramach. Tak, tam na różne, ile byłoby to w funtach, w gramach. Tak, i liczył te włosy na brodzie, to na pewno. No, to przez dwa tygodnie na pewno, bo tam nic więcej nie było. Że ja się zastanawiam, do kogo są adresowane te wypowiedzi, bo to jest jednak liczenie na jakiś poziom totalnego kretyństwa słuchaczy. To kto jest po drugiej stronie odbiorcą tego typu wypowiedzi, że oni takich wypowiedzi udzielają? Tak, oni na więcej liczą, bo panie Tomaszu, Łąka w Baranowie pod CPK, no to było nic nie robienie PiSu. A Łąka pod elektrownią atomową, to już jest coś, to jest budowa. Posłuchajmy. Patrzyłem na, choćby na ten dokument o nazwie, której nie jestem w stanie powtórzyć. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. Mhm, właśnie, to właśnie o ten. No to tam zapowiadacie, że w ciągu najbliższych 15 lat nie będzie elektrowni atomowej. A to jest zgodnie z harmonogramem. No to budowa elektrowni atomowej trwa. Znaczy nie trwa, ma trwać, umówmy się. Trwa, nie, no przepraszam, i tu muszę sprostować, absolutnie nie. Widziała pani gdzieś jakieś koparki? W tej chwili trwają, na przyszły rok przeznaczyliśmy na ten cel 4,6 miliarda złotych. Ale dobrze, to co to znaczy, że trwa budowa? Trwają od maja badania geologiczne, pierwsze odwrotne. To już jest budowa. No, panie redaktorze, postawienie w sposób bezpieczny elektrowni jądrowej poprzedzają gruntowne badania geologiczne. No, może albo na pewno pszczółki w Sejmie widziała, ale to hipokryzji, drodzy widzowie, ciąg dalszy w wykonaniu pani minister. Teraz tak, dbajcie o ekologię, oszczędzajcie na paliwie, na prądzie, żeby co? Żeby elita mogła korzystać z tego, co wam się ogranicza albo zakazuje. Po ciężkim tygodniu pracy wraca pani do domu. Tak, oczywiście, na koniec dnia w piątek, ale dzisiaj jeszcze długi dzień. Jak część osób pracujących w Warszawie, wracam do rodziny. A czym? Czym? Różnie, ale czasami samochodem, czasami pociągiem. Samochodem? 300 kilometrów do Gniezna pani popyla służbowym autem?
To bardzo różnie ekologiczne. Bywa. Czasami, rzeczywiście minister środowiska jeździ służbowym samochodem 300 km na trasie, gdzie jest mnóstwo pociągów? Często bywa, że też podróżuje na tej trasie pociągiem, ale to zależy, czyli, ile Państwa, pracy mam jeszcze do zrobione. Prąd, oszczędzamy energię, ale to wy. Plebs do zbiorkomu, a elity kupią sobie elektryki. Nie, wie pan, bo na całym świecie elity jeżdżą zbiorkomem. A za Warszawę... 100 pociągów do Gniezna. Bezpośrednio do Gniezna jeden. Mhm, ale reszta z przysiadką, no co za kłopot. Na hulajnogę. Hulajnogą, tak. Pani. Ale jaką? Bo... Też elektryczną? Elektryczną? Ja albo nie wiem, rowerem. Tam te elektryki teraz wyrzucają z niektórych miast w Europie, więc na taką mechaniczną. No, te ale panie redaktorze, bo będą dopłaty do rowerów elektrycznych. To może rowerem niech sobie frunie leci i jedzie. Te 300 kilometrów na dwa dni, trzy rozłoży i zdrowo, dojedzie. Zdrowo. I będzie dopłata. Ale w tym tygodniu, no drodzy widzowie, pan redaktor tutaj mówił wcześniej o kilogramach, pani Leszczyna w tym tygodniu wpadka za wpadką, no to radziła tak, że ubliżyła otyłym, no już tego my... Tego nie pani darujemy, nie, tego nie, nie ale darujemy. Panie Tomaszu, to jest już to jest... wszystko, niech strzelają pa... nawet, ale czepiać się otyłych uważam powiem. Za prześladowanie. Panu to już bliżej niż dalej, już nie ma co się leczyć. Ja za chwilę też po panu, ja już nawet nie idę do kardiologa, bo nie jestem tam na pewno mile widziana. No ale teraz pani Leszczyna uderzyła w końcówkę politycznej kawy. Tak, tak. No niestety, co zrobić. No ale mądrości ciąg dalszy, o ciąży, w zasadzie o samym porodzie. Mam na myśli scenariusze, w których trzeba będzie dojeżdżać te 20, 30, 40 kilometrów do szpitala, gdzie jest położniczy oddział. Panie redaktorze, poród dzisiaj to jest procedura planowa. To nie jest tak, że kobieta nie wie, kiedy urodzi dziecko i nagle coś się dzieje. Takie przypadki się zdarzają, są bardzo rzadkie. Mamy wtedy karetkę pogotowia i wiezie się kobietę do najbliższej porodówki. I powtarzam jeszcze raz, nie będę zamykać żadnych porodówek. To zawsze musi być decyzja samorządu i jeśli gdzieś samorządy się dogadają... Dwa porody, nie znam dnia i godziny, no ale... Słuchajcie, przecież to jest genialny ginekolog. Ona spojrzy i przewidzi, tak. Kiedy kobieta będzie rodzić. To, tak. To w ogóle trzeba dzwonić. Jak jakaś pani tak jest bliżej już 9 miesiąca, proszę o telefon do pani jeszcze. No dokładnie wie, kiedy kobieta urodzi. Nie będzie żadnych zaskoczeń. Podaj datę, godzinę, a może nawet sekundę porodu. I do każdej z pań przyjedzie karetka. Do każdej. Jak, tak samo jak lekarz miał dzwonić od pana Hołowni. No kompromitacja za kompromitacją. Jak nie w mediach społecznościowych, no to na antenie. No ale czemu nie iść dalej? Wpis kompromitujący Donalda Tuska przez, no patrzcie los, no, przez konto Koalicji Obywatelskiej na portalu X. Zobaczmy. Marcin Kierwiński w TOK FM. Polacy mieli dość rządu, który opowiadał im tylko propagandę sukcesu, a zapominał o tym, jak ciężko się żyje. I Donald Tusk chce to zmienić. Ludzie zapomnieli już, jak ciężko się żyje, ale Tusk nam wszystko to szybko przypomni. Faktycznie to dużo zmieni. Ośmieszacie premiera tym wpisem. Ktoś to czytał? Ten, który to pisał, powinien stracić uprawnienia administratora konta. Akurat w tym momencie opublikowania sondażu... Prowadzący to konto to nie są najostrzejsze kredki w piórniku. Kadry KO jak na dłoni. To był może człowiek to o ciężkim pogłosie po prostu. On miał pogłos i on mu tam się coś pogłosiło. Tak, albo szpieg z Prawa i Sprawiedliwości. Panie Tomaszu, tego też nie można wykluczyć. Ja bym zresztą powołał na miejscu Platformy jakąś komisję. Która by badała szpiegów w PO, bo tam coraz więcej musi być tych szpiegów PiS-u. Bo rzeczywiście co rusz, to ktoś im na złość robi. No przecież oni sami aż tak głupi nie są. No to muszą robić ludzie PiS-u w Platformie. No na pewno, na pewno. Komisja Joński Sierpa, tylko że no, teraz Europarlament, no inne są, panie Tomaszu, priorytety. Takie priorytety to były przed wyborami, a teraz to gdzie oni tam będą się zajmować komisjami. To już na sam koniec, bo już chyba i tak... trochę przerżnęliśmy czas. Za to w TVP w likwidacji, w tak zwanej czystej wodzie.
No, tam jest za to bardzo fajnie. Tam nie tylko kompromitują się goście, ale i prowadzący, pan z czystej wody, jego podlizywanko w całej okazałości. Połowa Europy i świata chce budować na wolnościach wszelkiego typu, wolnym liberalizmie, prawie, demokracji, jest, otwartym tak, no, więc, no, myśleniu, tak. Druga połowa mówi, no nie. Najpierw musimy uzgodnić wartości, jakie będziemy przekazywać potem wolny rynek. To jest pierwszy problem zdefiniowany przeze mnie, który nie pozwala... A mogę tylko na sekundę wpaść w panu prezydentowi w słowo, ale żeby to wszystko dobrze poukładać, zgadzam się, to są jedne z największych wyzwań cywilizacyjnych dzisiaj. Nie. Musimy oczyścić przedpole, czyli wyczyścić te wszystkie. Musimy zrozumieć czasy, które przyszło nam żyć. Jak tu żyć? Tego Wałęsa trzeba zacząć zapraszać do hitów w sieci. Ja myślę, że to na żywo. Niech komentuje. Jak przyjdzie, zapraszamy. Zapraszamy. Oczywiście. To będzie hit. To będzie hit. Tak. Tego nikt nie przebije. A teraz już trochę bardziej na poważnie, bo ja chciałem państwu jeszcze raz podziękować za to całe wsparcie, które mam od państwa, za te wpłaty, za tą oglądalność. No, mamy rekordy oglądalności od poniedziałku. Drugi wynik historii. Ale też kolejne dni, nieprawdopodobne skoki oglądalności. Wydawało się, że to już nie może wiecznie rosnąć, a rośnie. I jeszcze jedno, bo w zeszłym tygodniu zaczął się atak na Fundację Niezależne Media. To się wiąże pewnie ze wsparciem Telewizji Republika, ale też wsparciem czegoś innego jeszcze będziemy informować. Jest w razie czego już założona Fundacja Telewizji Republika. Podajemy już w Gazecie Polskiej numer konta, zaraz będzie jej strona internetowa. Też mamy na SM, to na SM i zapraszamy na portal, też mamy odnośnik. Tak, ale też te wszystkie konta, które podawaliśmy, konto Telewizji Republika, je przypomnimy, wszystkie konta są aktualne. Gdyby chcieli skrzywdzić Fundację Niezależne Media, a żyjemy w świecie prawdziwych bandytów, to będziemy podawali państwu inne sposoby wsparcia, a tymczasem dziękujemy za to, co wpływa na te konta, które w tej chwili podajemy, bo bez tego nie udałoby nam się stworzyć jednej z największych, czy największej w ogóle telewizji konserwatywnej w Europie, co budzi podziw już nie tylko w Polsce, ale na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych mówi się o Telewizji Republika. Będziemy się bronić, będziemy bronić państwa, będziemy bronić prawdy, będziemy bronić Polski. Bardzo dziękuję. Mirona Hołda była moim i państwa gościem. I przepraszam, bo już chwila spóźnienia, zaraz będzie Ameryka Polika, dolary, Maciek Rusiński i wiele innych ciekawych programów. Zapraszam. Dziękuję.